Co jakiś czas wracacie do tematu Brydża i piszecie, dlaczego nie kontynuuję tego swojego cyklu. Ja już kiedyś mówiłem, że to oczywiście z braku czasu. Ale ostatnio kilka postów dostałem takich, w których pisaliście: Panie Marku, to jest fajny cykl, tyle tylko, że te odcinki są jakby za długie i nie zawsze możemy się połapać, o co chodzi, a też ciężko nam jest wrócić do któregoś z fragmentów, aby sobie przypomnieć. I pomyślałem, że macie tu rację. To zresztą chyba jest moja jedna z największych wad, czyli gadulstwo. To się przewija w różnych komentarzach, w których piszecie, że te vlogi może nie byłyby takie złe, gdyby nie było przynudzania. I pomyślałem, że w zasadzie skoro coś robię nie tylko dla własnej przyjemności, ale również dla was, to oczywiście powinienem starać się uwzględniać te wasze postulaty. Dlatego od dzisiaj spróbuję zrobić od nowa ten cykl Brydża, właśnie uwzględniając wasze uwagi. Ktoś napisał bardzo fajne lekcje. Nie, słuchajcie, to nie są lekcje, ponieważ lekcje może dawać ktoś, kto jest jakimś naprawdę uznanym autorytetem brydżowym. Ja staram się robić z wami takie spotkania brydżowe. Spotkania, których celem jest to, aby was wprowadzić w świat brydża. Żeby wam pokazać, jaki to fajny i ciekawy świat i jak brydż potrafi wam zjednywać przyjaciół. Dlatego też gorąco was zapraszam, że w momencie, kiedy już połkniecie tego bakcyla, abyście próbowali jak najmniej grywać w Górniku lub na jakichś innych portalach, a próbowali jak najczęściej przenosić to zainteresowanie do realu. Zobaczycie wówczas, jaki brydż towarzyski jest naprawdę, albo może inaczej, jak brydż towarzyski może być cudownym lekarstwem na wszechogarniającą nas samotność.